Cześć kochani, witam Was w moim kolejnym filmie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam zestawienie kurtek i płaszczy jesiennych z czterech różnych sieciówek. To jest akurat na moim kanale pierwszy taki film, w którym wybieram się aż do kilku sklepów i przymierzam rzeczy na miejscu, które sobie wybrałam. Oczywiście jeszcze nie przywykłam do tego typu nagrywek, także komentować będę film dzisiejszy tutaj bezpośrednio razem z Wami. Następnym razem mam nadzieję, że się odważę i będę od razu robić na żywo komentarze w sieciówce, natomiast nie czuję się jeszcze na tyle komfortowo, żeby gadać sama do siebie, będąc w przymierzalni. Także dzisiaj będę Wam opowiadać odczucia bezpośrednio teraz, w trakcie nagrywania tego filmu. Natomiast jeśli chodzi o sieciówki, do których zajrzałam i w których nagrywałam materiał, to były to oczywiście te, do których najczęściej chodzę na co dzień i z których najczęściej robię również zakupy internetowe do Mierzymy. Także jest to Sinsay, Bershka, Stradivarius i Zara. Jeśli chodzi o Zarę, to ja akurat do Zary rzadko kiedy chodzę, ponieważ no tam mam wrażenie mimo wszystko, że te ubrania są i tak bardzo podobne do ciuchów z innych sieciówek, natomiast jeśli chodzi o cenę, bardzo poszły w górę, więc moim zdaniem, jeśli chodzi o cenę kontra jakość, to akurat cena w Zarze jest moim zdaniem przynajmniej zdecydowanie nieadekwatna do jakości. Natomiast przewagą Zary nad innymi sklepami jest to, że u niej tak naprawdę w pierwszej kolejności pojawiają się wszelkiego rodzaju nowości, natomiast dopiero później wszystkie inne sieciówki po niej, no może nie tyle, że kopiują, ale zaczynają wprowadzać coś podobnego. Także właśnie domyślam się, że Zara jest takim sklepem, do którego bardzo lubicie chodzić i przeglądać właśnie, co będzie modne w najbliższym czasie, ponieważ Zara jednak mimo wszystko trochę kopiuje projektantów, ale ona ma wrażenie, że mimo wszystko jest na czasie, bardzo szybko, na bieżąco, co będzie w danym sezonie aktualnie modne. Więc jeśli chodzi o Zarę, właśnie głównie z tego powodu do niej zajrzałam. Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, że nagrywanie tego typu odcinków będzie aż tak czasochłonne, także podejrzewam, że dzisiejszy film będzie tak naprawdę tylko pierwszą częścią przeglądów kurtek i płaszczy, ponieważ chciałabym zajrzeć jeszcze do kilku sklepów, chociażby do takich jak Primark, H&M, czy chociażby New Yorker, żeby sprawdzić jeszcze, co tam ciekawego jest. O, Reserved jeszcze, także wydaje mi się, że drugi odcinek, druga część tego filmu również powstanie, ponieważ tamtego dnia, kiedy brałam się za nagrywki, nie byłam w stanie po prostu oblecieć wszystkich sklepów, które bym chciała. To było po prostu zbyt czasochłonne. Generalnie mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pożyteczny. Ja szczerze mówiąc lubię oglądać filmy na żywo ze sklepów, żeby przyjrzeć się dokładnie, jak wygląda materiał, jak wyglądają detale, ponieważ często wiecie, że zamawiamy sobie ubrania online przez internet, także zauważyłam już nieraz, że na zdjęciach na stronie internetowej często te rzeczy wyglądają zupełnie inaczej niż na wieszaku, także mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny, w szczególności przed wybraniem się do sklepu lub przed zakupami online, więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie kurtki, jakie płaszcze w aktualnym sezonie będą modne, co ciekawego oferują nam te sieciówki, to zapraszam Was do oglądania. Tak jak wcześniej wspominałam, w pierwszej kolejności wybrałam się do Sinsaya i tam znalazłam cztery rzeczy, które chciałabym Wam pokazać. Między innymi na pierwszy rzut będzie to taka brązowa kurtka. Wybrałam ją sobie w rozmiarze S. I jak widzicie, ona ma akurat takie pikowania w rąby. Jeśli chodzi o materiał, jest wykonana całkiem solidnie, ma dodatkowe złote guziki, złoty suwak. Akurat tutaj nie ma żadnego kaptura, co akurat dla mnie nie jest większym problemem, ponieważ to jest taka typowo wczesnojesienna kurtka. Więc akurat tutaj wydaje mi się, że przeważnie nosiłabym ją do samochodu. Jak widzicie, jest ona właśnie krótka, na dole również posiada ściągacze, tak ona się prezentuje, jeśli chodzi o długość. Posiada w środku taki nieco asymetryczny suwak, rozpięta właśnie tak się prezentuje, kołnierz jest całkiem szeroki. Z tyłu na szczęście nie robi się taka większa bufka, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, czasami plecy wydają się takie mocno wypchnięte do tyłu, więc wydaje mi się ona całkiem fajna, tylko nie jestem do końca przekonana do jej koloru. Ona jeszcze chyba była dostępna w kolorze czarnym, ale tam akurat nie widziałam swojego rozmiaru. Jak możecie tutaj zauważyć, kieszenie są tak naprawdę tylko imitacją, ponieważ są przeszyte tak mniej więcej po środku, że niestety nie można włożyć rąk do środka. To jest akurat moim zdaniem bardzo duży minus. Ja bardzo lubię chować duże rzeczy do kieszeni, także chyba nie do końca jestem do niej przekonana.
Kolejna kurtka już jest nieco fajniejsza. Ona jest akurat zrobiona z imitacji skóry, czego tutaj tak dobrze na pierwszy rzut oka nie widać. Jeśli chodzi o jej kolor, to również jest on teraz w kamerze przekłamany, ponieważ ona jest tak jakby bardzo jasno szara, nieco kremowa. Wybrałam ją sobie również w rozmiarze S. Niestety tutaj, jak widzicie, gdzieniegdzie są niedoróbki, odchodzą jakieś nitki, ale mimo wszystko wydaje się być zrobiona całkiem solidnie, więc to akurat można przeboleć, jeśli chodzi o takie wystające gdzieniegdzie niteczki. Teraz pokażę Wam, jak ona wygląda, kiedy jest zapięta. I ona już jest nieco krótsza od poprzedniej, którą Wam pokazywałam. Tak ona się prezentuje. Wydaje mi się, że leży całkiem fajnie. Tutaj również z tyłu nie zauważyłam, żeby robiły się takie bufki właśnie na plecach. Na dole ma ściągacze, więc można ją sobie również bardzo mocno ścisnąć i podwyższyć, żeby była jeszcze bardziej krótka. Więc chyba jest moim faworytem na chwilę obecną. Jeszcze zwróćcie uwagę na ten kołnierz, który jest naprawdę bardzo taki gruby, więc na pewno nie będzie tutaj nic podwiewać pod szyją. Rozpięta prezentuje się właśnie tak i wygląda ona również wtedy całkiem fajnie. Kolejna kurtka jest niby nowością, ale bardzo przypomina mi kurtki, które były dostępne również rok temu lub nawet 2 lata temu. Moja przyjaciółka akurat bardzo podobną posiada z Naked. Ja mam też coś podobnego, tylko że w kolorze brązowym, ale z zamszu. Ta akurat jest niby ze skóry, kosztuje 299 zł i wybrałam ją sobie w rozmiarze S, chociaż wydaje się ona być całkiem szeroka. Zobaczcie na te srebrne dodatki, to jest akurat wszystko w moim stylu, taka długa ramoneska. Wydaje się na pierwszy rzut oka wręcz idealna. Także pokładałam w niej bardzo duże nadzieje. No i po założeniu tutaj już niestety się rozczarowałam, ponieważ na długość jest ona całkiem dobra. Nie widać tego dokładnie w materiale, który dla Was tutaj nagrałam, ale jest ona naprawdę bardzo sztywna, przez to jest niestety niewygodna. Wygląda całkiem fajnie, ale to też nie jest coś, czego się po niej spodziewałam. Wydawało mi się, że ona będzie po prostu bardziej może wytaliowana, czy coś w tym stylu. Postanowiłam w takim razie ją rozpiąć, no i teraz zobaczcie. Jak jest rozpięta, wygląda naprawdę rewelacyjnie, także ja jestem nią mega zachwycona, ale tylko po rozpięciu. Jeżeli ją zapnę, to już nie robi na mnie wrażenia, co nie zmienia faktu, że jest ona nadal sztywna i nie do końca wygodna. Niestety, ale noszenie jej zapiętej jest po prostu katorgą, nie da się za bardzo wykonywać ruchów, także jeżeli już miałabym ją nosić, to tylko rozpiętą. I wtedy rzeczywiście nosi się ją całkiem komfortowo. Kolejna kurtka, to już jest taka dość krótka, kremowa, puchowa. Niby puchowa, ale wydaje mi się, że w środku jest wata. Nie jest do końca gruba jak kurtka zimowa, więc sugerowałabym bardziej, że nadawałaby się do noszenia na wczesną jesień. Na mrozy raczej nie będzie się nadawać. Kosztuje ona 199 zł, także cena jest całkiem w porządku, jeśli chodzi o tego typu kurtki. Wybrałam ją sobie w rozmiarze S. No i zobaczymy, czy tutaj rozmiarowo również ona będzie na mnie dobrze leżeć. Jeśli chodzi o kolor, to wolałabym osobiście czarną, ale czarną już mam podobną, dlatego chciałam zobaczyć, jak będę wyglądać po prostu w jaśniejszym kolorze. No i teraz właśnie widać w kamerze, że ten kolor nie jest beżowy. Ja już nagrywałam to kilka dni temu, także zapomniałam i dopiero teraz sobie przypomniałam, że tutaj było duże przekłamanie, jeśli chodzi o kamerę i ona właśnie jest w takim kolorze szarym, bardzo jasno szarym. Niestety taki kolor bardzo szybko się brudzi. No i jak widzicie, jest ona mega, mega krótka i widać nawet wystający pod nią t-shirt, także też do końca nie jest praktyczna. Jeśli chodzi o kaptur, to jest on naprawdę mega duży i mam wrażenie, że nie do końca coś takiego mi się podoba. Natomiast teraz po rozpięciu również wydaje mi się ona całkiem fajna i zdecydowanie bardziej mi się podoba, natomiast tak jak wspominałam, chyba w kolorze czarnym byłaby ona po prostu fajniejsza. No i tylko ten kaptur jest po prostu bardzo duży, jak nałoży się go tak luzem, bardzo dziwnie się układa, więc wydaje mi się, że najlepszym sposobem będzie po prostu nosić go tylko z tyłu, a jeżeli na głowie, to trzeba będzie ściągnąć ściągacze. I ostatnią rzeczą jest płaszcz, którego kolor jest łososiowy, chociaż tutaj w kamerze oczywiście również tego do końca nie widać. Zobaczcie jeszcze na jego fakturę, on jest taki delikatnie prążkowany, natomiast jest bardzo milutki, przyjemny w dotyku. Kieszenie są imitacją, jeśli chodzi o guziki, to one są takie bardzo retro. Ja pamiętam, że kiedyś właśnie jeszcze w płaszczach babci widziałam tego typu, także podoba mi się taki styl vintage. Kosztuje 249 zł i wybrałam sobie
w rozmiarze S, także mam nadzieję, że będzie on pasował. No i zobaczcie, jak to wygląda. Wydaje mi się, że ta S-ka mimo wszystko jest na mnie za duża. Nie ma tutaj dodanego żadnego paska, którym można byłoby się przywiązać, więc widać, że jest on przystosowany do zakładania na przykład na gruby sweter albo po prostu jak na zwykłego t-shirta. Trzeba tutaj po prostu wziąć rozmiar mniejszy. Także ta S-ka jest po prostu duża, wręcz powiedziałabym, że za duża. Jeśli jest rozpięty, to wygląda on fajnie, nawet właśnie w formie za luźnej da się go nosić, ale właśnie pod warunkiem, że jest rozpięty. No niestety na chłodne dni nie jest to komfortowa sprawa, także tutaj jeszcze nad nim będę musiała się zastanowić. Dajcie mi znać w ogóle, co myślicie na temat tego płaszcza. Ogólnie wydaje mi się całkiem fajne, ale mam do niego kilka zastrzeżeń. Teraz przechodzimy już do ubrań z kolejnego sklepu, w którym również wybrałam sobie cztery rzeczy do przymierzania i tutaj w pierwszej kolejności pokażę Wam takiego miśka, który jest naprawdę bardzo ładny, bardzo wpadł mi w oko, natomiast wydaje mi się, że może być jednak odrobinę za krótki. Kosztuje 139 zł, wybrałam go sobie w rozmiarze S. Jeśli chodzi o berszkę, z tymi rozmiarami bywa naprawdę różnie, więc może okazać się, że jednak ta S-ka będzie na mnie za mała. Jeśli chodzi o jego detale, to mamy tutaj dodatki srebrne, no i oczywiście jest jeszcze całkiem fajny, duży, obszerny kaptur. No i tak on się właśnie na mnie prezentuje. Zobaczcie tylko, jest on według mnie mimo wszystko za krótki. Trzeba by było zakładać tutaj do niego topy krótkie ewentualnie, ponieważ t-shirty wystają i to całkiem sporo. Leży naprawdę bardzo fajnie, bardzo mi się podoba, tylko niestety jest trochę niepraktyczny, nieużyteczny nawet bym powiedziała. Chętnie bym sobie go kupiła, ale mimo wszystko chyba jednak postawię na wygodę. Jeśli chodzi o kaptur, to jak widzicie leży on również całkiem dobrze. Z tyłu tutaj akurat widać, że tworzy się taka główka, natomiast nie jest to jakoś znaczące, wydaje mi się, że przy takiej krótkiej kurtce nawet wygląda to dobrze. Teraz rozepnę sobie i zobaczymy, czy również to wygląda po rozpięciu tak samo dobrze. No i po rozpięciu także jestem zadowolona, również wydaje mi się, że fajnie to wygląda, jest on naprawdę bardzo wygodny, ciepły, ale wydaje mi się, że bardziej będzie służył jako taka ciepła, krótka bluza na jesień, niż rzeczywiście jako ala taka kurtka, wiecie o co chodzi. Kolejna kurtka również jest w kolorze czarnym i na wieszaku, prawdę mówiąc, w ogóle mnie nie zachwyciła, ale zwróciłam uwagę, że jest ona trochę w nietypowy sposób skrojona. Mianowicie posiada ona suwak schowany głęboko w środku i jest otoczone sporą warstwą luźnego materiału. Tutaj, jak widzicie, wybrałam sobie na wszelki wypadek rozmiar XS, ponieważ wydawała mi się dosyć obszerna. No i jak widzicie, po przymierzeniu ta XS-ka jest na mnie mimo wszystko dobra. No i zobaczcie tutaj, jak to wygląda. Niestety, ale ma ona bardzo taki głęboki dekolt, więc będzie podwiewać. Można co prawda jeszcze wyżej zapiąć sobie ją na jeden guzik, ale to również nie będzie nas chroniło zbytnio przed wiatrem, więc ona również jest takim typem kurtki, który wygląda dobrze. Więc ogólnie, jeżeli chodzi o praktyczność, wydaje mi się, że ona akurat tutaj jest na pierwszym miejscu, ponieważ tak naprawdę brakuje jej tylko i wyłącznie dodatkowego zapięcia pod dekoltem. No i oczywiście, tak jak większość kurtek, po rozpięciu wydaje mi się, że ona wygląda zdecydowanie lepiej niż jak jest zapięta. Na ostatni rzut pokażę Wam tutaj płaszcz, który sobie znalazłam. Bardzo mi się spodobał na wieszaku, ponieważ wyglądał odrobinę jak z Matrixa. To są również moje klimaty i właśnie bardzo mi się podoba. Tylko jest on naprawdę z cienkiego materiału. Jak widzicie, kosztuje 199 zł. Wybrałam sobie tutaj rozmiar XS. Jeśli chodzi o guziki, ja na początku myślałam, czy one nie są takie poplamione, ale również są właśnie w takim stylu retro, z takimi właśnie ciapkami, także to jest efekt zamierzony. No i zobaczcie, ja jestem po prostu zachwycona tym, jak on na mnie leży, tylko tak naprawdę nie podoba mi się za bardzo, jak on jest ułożony pod szyją, ponieważ pod szyją wygląda, jakby był po prostu koszulą, czy coś takiego. Jeżeli byłby skrojony właśnie bardziej jak taki typowy trench na górze albo jak ramoneska, to byłabym po prostu w siódmym niebie i od razu bym go brała, a tak to niestety jeszcze muszę się nad nim zastanowić. Niestety minusem, tak jak mówiłam, jest to, że jest bardzo cienki, także nie będzie się nadawał na chłodniejszą jesień, tylko właśnie na same początki jesieni tak naprawdę. No i tutaj zwrócę Wam uwagę jeszcze na to, że ten materiał jest mega, mega rozciągliwy. To się tak wydaje, że niby powinien być sztywny, skoro to jest materiał z ekoskóry, ale jednak bardzo wygodnie było mi w nim wykonywać różnego rodzaju ruchy. Po rozpięciu tak się prezentuje. Tutaj również wygląda dobrze, jeśli chodzi o długość, tylko niestety denerwuje mnie ten kołnierzyk. Wolałabym jednak, żeby trochę inaczej on się prezentował, chociaż ogólnie na długość
i cała reszta jest dla mnie naprawdę bardzo na tak. Teraz przechodzimy do sklepu Zara i znalazłam sobie tutaj akurat w Zarze bardzo podobną kurtkę do tej, która była wcześniej w Bershce, tylko tyle, że jest ona właśnie z takiego ala zamszu z dodatkowymi z ala ekoskóry wstawkami. Ma na dole właśnie taki bardzo fajny pasek, który moim zdaniem robi robotę. Na górze zobaczcie jeszcze, jak wyglądają te sprzączki. Wygląda to moim zdaniem naprawdę rewelacyjnie. Także ona mi się bardzo podoba. Była dostępna jeszcze w kolorze brązowym, ale brąz to już nie jest to samo. Także czerń moim zdaniem prezentuje się tutaj najlepiej i zobaczcie, ona tak właśnie na mnie wygląda. Jest ona również krótka, ale do t-shirta jeszcze będzie się nadawać, ponieważ można sobie go spokojnie trochę podwinąć. Wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Ma na dole i również na kołnierzu, jak i na rękawach takiego misia. I w odróżnieniu od poprzedniej jest ona naprawdę bardzo wygodna. Z tyłu tak to się prezentuje, więc wydaje mi się, że może znalazłam tutaj nawet swojego faworyta. Podczas tego, gdy ona jest rozpięta, nie wygląda aż tak fajnie, urokliwie, ponieważ tak naprawdę całą robotę robią te wszystkie suwaki, dodatki, które są właśnie dobrze widoczne po zapięciu. Kolejną pozycją jest bomberka, tylko że w kolorze zielonym typu kaki. I jest to taka gruba bomberka, zdecydowanie grubsza od tych wszystkich, które posiadam. I na rękawach, zobaczcie, posiada właśnie takie ściągacze, które powodują, że wygląda całkiem oryginalnie. Właśnie to mnie zachęciło, żeby sobie ją przymierzyć i zobaczyć. W środku, zobaczcie, ma takie dodatkowe ocieplenie, na rękawach ma suwaki, kosztuje 199 zł, wybrałam ją tutaj w rozmiarze XS. I chyba z tego, co pamiętam, również była dostępna w kolorze czarnym, natomiast czarne bomberki już w domu posiadam i postanowiłam przymierzyć tutaj coś innego. Natomiast zobaczcie, ona jest strasznie, strasznie krótka. Na początku na wieszaku widziałam oczywiście, że jest ona nie najdłuższa, ale wydawała mi się mimo wszystko, że jednak aż tak krótka nie będzie. No niestety również nie układa się ona tak dobrze, jak mi się wydawało. Zobaczcie, jest to XS-ka, a na dole zostaje mimo wszystko bardzo dużo luzu przy ściągaczu, także obawiam się, że tutaj jednak mimo wszystko będzie w nie podwiewać i jakoś nie do końca podoba mi się po prostu to, jak ona leży. Nawet jeżeli jest rozpięta, to mam wrażenie, że ten fason po prostu nie pasuje do mnie. Coś mi tutaj w niej po prostu nie gra. Po założeniu nie wygląda na oversize'ową, tylko raczej tak bardziej niechlujnie bym powiedziała. Natomiast ta kurtka w ogóle jest nie w moim stylu, ale bardzo zaintrygowała mnie właśnie swoimi takimi przeszyciami niestandardowymi i jeszcze ściągaczem na rękawach, które wydaje mi się, że raczej nie są długie, tylko takie 3/4. Posiada podwójne kieszenie, na dole również jest ściągacz, dlatego bardzo zaintrygowała mnie. Jestem ciekawa, jak będę w niej wyglądać. Jest ona taka niestandardowa. Kosztuje 249 zł. Wybrałam ją sobie na wszelki wypadek w rozmiarze S. I po przymierzeniu jej powiem Wam szczerze, że byłam naprawdę w szoku, ponieważ niby to nie mój styl, ale jednak bardzo mi się spodobała. Tak naprawdę jedynie nie podoba mi się to, że jest aż taka luźna na dole, ale to spokojnie można sobie ściągnąć ściągaczami. A co mi się najbardziej w niej spodobało, to to, że można te rękawy podciągać sobie nieco wyżej i wygląda to naprawdę jak taka bardzo fajna, nieco rockowa narzutka, bym powiedziała, w zależności oczywiście do tego, do czego się ją ubierze. Z tyłu nie robi się tutaj żaden balon wielki, żaden namiot, także wydaje mi się ona całkiem fajna, ale także nie jestem przekonana, czy często bym ją nosiła. To jest taki niestandardowy wzór, więc również podejrzewam, że nie będzie do wszystkiego pasować, ale jak na takie dziwactwo wydaje mi się ona całkiem spoko. Po rozpięciu wygląda ona również całkiem dobrze. Ciekawa jestem, jakie Wy macie zdanie na temat tej kurtki, ponieważ mnie ona się osobiście podoba, ale może być w pewnym sensie kontrowersyjna, także jestem ciekawa, co powiecie na ten temat. Ostatnią rzeczą z Zary, którą Wam pokażę, jest płaszcz, który niestety jest z takiego materiału, którego nie lubię, ponieważ do niego przybierają wszelkie drobinki, kłaki, włoski. On tutaj wygląda, jakby już miał kontakt z moim psem, a mimo wszystko wisiał dopiero co na wieszaku. Początkowo myślałam, że te guziki może są brudne, ale tutaj mamy również taką fakturę. Kosztuje, jak widzicie, 199 zł i tu również wybrałam sobie rozmiar S. No i tutaj po założeniu bardzo pozytywnie się zaskoczyłam, ponieważ nie wygląda na zbyt luźne, aż tak bardzo jak spodziewałam się po esce. Natomiast mimo wszystko mam wrażenie, że on bardzo dziwnie się układa. Układa się trochę jak taki a la szlafrok, mam wrażenie. Z
tyłu ma on kaptur, przez co właśnie robi się tutaj taki dekolt, ale mimo wszystko ten dekolt jest zbyt duży. Po założeniu kaptura zobaczcie, jak ja tylko wyglądam. Mam wrażenie, że przypominam tutaj dementora nieco. Niestety jego minusem jest to, że nie można tego kaptura w żaden sposób ściągnąć i podejrzewam, że wiatr po prostu będzie ten kaptur zrzucał. Także on również wydaje mi się nieco niepraktyczny. Generalnie nawet za luźna formuła wydaje mi się całkiem w porządku, tylko gdyby on był z deka sztywniejszy, nie wyglądałby wtedy aż tak bardzo szlafrokowato. Po rozpięciu już wygląda on zdecydowanie lepiej. Właśnie zauważyłam nawet, że większość tych wszystkich kurtek, rzeczy, które przymierzam, wyglądają zdecydowanie lepiej po rozpięciu. Także tutaj akurat również ta reguła się sprawdza w tym przypadku. No i tak to wszystko się prezentowało. Jestem ciekawa, które kurtki lub płaszcze, które pozycje najbardziej przypadły Wam do gustu. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzu. Jestem ciekawa Waszej opinii i z chęcią poznam Wasze zdanie na ten temat. A moimi faworytami już Wam mówię, co dokładnie było. Wydaje mi się, że najlepiej się czułam, prezentowałam właśnie w tej kurtce typu awiator, tylko nie tej długiej, ale krótkiej, która była taka ala zamszowa. Bardzo podobały mi się w niej wszystkie detale i dodatki, które tam zostały zawarte. To jest całkowicie mój klimat, także ja po nią prawdopodobnie będę wracać. Natomiast kolejna pozycja, która mnie kusi, to akurat ta kurteczka z początku filmu, beżowo-brązowa, właśnie taka wykonana z ekoskóry, niby puchowa. Ja już taką podobną posiadam, tylko że czarną, no i ze zwykłego materiału, bardzo dobrze mi się ją nosi, dobrze się w niej czuję, także tutaj również mnie kusi, żeby właśnie zakupić sobie coś jaśniejszego. No i jeszcze całkiem dobrze czułam się w tej kurtce z Bershki, która była taka ala asymetryczna, luźna, jedynym jej minusem był tak naprawdę ten jej głęboki dekolt, który jest moim zdaniem jak na jesień zbyt głęboki, więc tutaj jeszcze nad nią się zastanowię, ale bardzo podoba mi się właśnie to, jak na mnie leżała. Ja tak jak wcześniej jeszcze Wam wspominałam na początku filmu, do wielu sklepów nie zajrzałam, a z wielką chęcią poprzyglądam się ofercie kurtek i płaszczy właśnie w innych sieciówkach, także spodziewajcie się, że w niedługim czasie nagram dla Was drugą część tego filmu. I oczywiście również będę przymierzać rzeczy na miejscu, ponieważ moim zdaniem to jest aktualnie najwygodniejsza forma mierzymy. Ponieważ aktualnie, jeśli chodzi właśnie o jakieś duże rzeczy, typu kurtki, płaszcze, to jest jednak najwygodniejsza forma nagrywania, ponieważ jakbym miała to wszystko zamówić sobie do domu, to zapchałabym sobie tak naprawdę pół mieszkania tym wszystkim. Więc mam nadzieję, że taka forma nagrywania Wam się podoba. Jeżeli tak, to w moich filmach będzie oczywiście coś takiego częściej. Natomiast jeśli chodzi o następne sieciówki, do których chcę się wybrać, to New Yorker, Reserved, H&M koniecznie, i jeżeli Wy macie jakieś propozycje, do których sklepów jeszcze zajrzeć i nagrać właśnie ofertę kurtek, płaszczy czy podobnych rzeczy, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, ja z chęcią sobie poczytam. I jeżeli zaproponujecie mi jakieś konkretne sieciówki, które również będą blisko w mojej okolicy, to z wielką chęcią nagram dla Was taki przegląd. Natomiast dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko, będę się z Wami powoli żegnać. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, no i do zobaczenia oczywiście w następnym odcinku. Trzymajcie się!